Subaru życzy zawsze bezpiecznego docierania do celu. W dzisiejszym odcinku pokażemy Państwu działania krakowskiej policji wobec kierowców, którzy nie stosują się do sygnalizacji świetlnej. Panie kierowco, powód kontroli w związku z wykroczeniem niestosowanie się do sygnalizatora świetlnego S3. Dlaczego pan zawrócił? No, wydaje mi się, że to trochę nieodpowiedzialne z pana strony. Ja wiem, rozumiem. Zdarza się tak, że zawracają na sygnalizatorze kierunkowym. Tak, zdarza się to często, proszę Państwa. Myślę, że to jest niestosowanie się do przepisów, główna przyczyna taka, a druga to jest lekceważenie przepisów. Mam tu adres, ulica Lea, nie mogę wjechać. Prawo 3,5 tony, nie wiem jak tu na tą firmę wjechać. Rozumiem, ale... Już tu trzeci raz, znaczy zawracałem tam na tamtym skrzyżowaniu, według nawigacji niby na tym. No. Mamy taki przykład. Policjantki zatrzymały tira, który zawraca na sygnalizatorze kierunkowym. No, jest dla niego jakieś usprawiedliwienie? No niestety nie ma usprawiedliwienia. Jest to kierowca z innego województwa. On się tłumaczył, że no nie znał drogi, ale to nie jest żadne wytłumaczenie. Wiemy o tym, że na sygnalizatorze kierunkowym możemy tylko i wyłącznie skręcić w lewo. Nie możemy zawrócić. Ten kierujący, wybierając się w podróż i jadąc docelowo na daną ulicę, powinien wiedzieć, jakie jest ograniczenie tonażowe i gdzie, w którym miejscu może skręcić lub zawrócić. Ale mówię pani, no jeżdżę tutaj już od dobrych paru minut i nie wiem, jak wjechać na tą firmę, no, szczerze powiedziawszy. A stanąć praktycznie nigdzie nie mogę, bo tu wszędzie wzdłuż tego ulicy jest zakaz. Rozumiem. Jest droga do skrętu w prawo, nawet nie ma jak wyjść na tę firmę zapytać. Czy taki olbrzymi tir może jeździć ulicą Lea? Ulica Lea częściowo ma ograniczenia tonażowe. Do 8 ton, do 3,5. Dziwię się, bo jeżeli ten kierujący udawał się do jakiejś firmy, to takie zezwolenie ta firma powinna posiadać i przekazać temu kierującemu. A dlaczego pan zawraca na skrzyżowaniu? Gdzie nie ma pan takiej możliwości? Pytam pana? Dlaczego pan zawrócił? Bo nie wiedziałem, że nie mogę. Nie wiedział pan? No, z Rzeszowa jestem. Rozumiem, a w Rzeszowie inaczej jeździmy niż tutaj? Mój błąd, tak. No na tym skrzyżowaniu nie ma możliwości zawracania. Powinien pan skręcić w lewo i ewentualnie tam zawrócić. Zasugerowałem się, bo widziałem jak skręcają. Kolejnym tematem dzisiejszego programu będzie przypomnienie zachowania w stosunku do pojazdów komunikacji zbiorowej jadących po wyznaczonym torowisku wewnątrz jezdni. W związku z przystankiem, który jest zlokalizowany na chodniku, czyli przechodzimy z chodnika do tramwaju poprzez pas ruchu, poprzez jezdnię. Dotyczy to zarówno tramwajów, jak i autobusów. Wprawdzie nie na wszystkich przystankach jest taka sytuacja, w której autobusy na tych przystankach zatrzymują, ale tak właśnie mamy na ulicy Lubicz. Nie ma tutaj tramwaju, nie ma autobusu, ale mimo to zbliżyłem się maksymalnie do prawej krawędzi. Tutaj jest ten przystanek typu Wiedeńskiego, w związku z tym nie ma krawężnika, bo krawężnik jest dalej. I robię odstępy. Normalnie bym taki odstępu nie utrzymywał, bo po co? Wydłuża to korki, ale tutaj te odstępy są potrzebne. No właśnie po to, żeby pasażerowie tramwajów czy autobusów mogli normalnie wsiąść i wysiąść z autobusu czy z tramwaju. No i w tym momencie mogę próbować ten odstęp zmniejszyć, bo sądzę, że już teraz pojadę razem z tym autobusem, za mną kolejny autobus. Sygnalizator świetny S3 o czym nam mówi? Że powinniśmy skręcić w lewo, tak? Stał pan na pasie do skrętu w lewo i taki manewr powinien pan wykonać. Nie wolno zawracać w tym miejscu. Skąd pan przyjechał? Z Legnicy. A w Legnicy tak inne są przepisy? Czy może nie są inne, tylko pogubiłem się i próbuję dojechać do hotelu Nowotel i... No, nawigacja pokazuje trendy indziej. Radziłabym zwracać uwagę na znaki niż na nawigację. I przy okazji jeszcze jeden temat. I przestroga, mianowicie przejścia dla pieszych. Mamy z tym do czynienia na Lubicz, o właśnie tutaj. Będziemy mieli za chwileczkę do czynienia na ulicy Basztowej. O co chodzi? Tramwaj zwalnia, my również zwalniamy. Być może, że przychodzi pieszy. Jego nie zobaczymy, zasłania nam go tramwaj bądź autobus. Zwalniamy, jedziemy równo z tramwajem. Jeżeli tramwaj czy autobus się zatrzyma, my też się musimy zatrzymać. Zakaz wyprzedzania bezpośrednio przed czy na przejściu dla pieszych, zakaz omijania pojazdu, który zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu, dotyczy wszystkich pojazdów. Silnikowych, niesilnikowych, wszystkich. No wiem, no tam nie ma zawracania. No. Warto tak ryzykować? Niech mi pan powie. Jedź do przodu. No to jedź. Dobrze panu mówił. I powiem panu szczerze, jestem zawiedziona. Jest pan zawodowym kierowcą. 40 lat i takie błędy. Powiem panu szczerze. No ale tak mi coś mówiło. Jedź do przodu. W kierunku urządzenia dmuchamy.
Jaka jest kara za zawracanie na sygnalizatorze kierunkowym? Jeżeli chodzi o mandat karny, to mandat karny jest w wysokości 250 zł i 5 punktów karnych. Wykonywanie tego manewru, czyli zawracania, może spowodować zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, może utrudnić ruch. Musimy mieć świadomość tego, że może dojść do zdarzenia drogowego z udziałem pieszych czy innego pojazdu. Panie kierowco, powód kontroli niestosowanie się do sygnalizatora świetlnego S3. Dlaczego pan zawrócił w tym miejscu? No, pracuję tutaj. Sam fakt, że pan pracuje w tym miejscu, no nie upoważnia pana do zawracania. Ja wiem. W dniu dzisiejszym nakładam na pana mandat w wysokości 250 zł, 5 punktów karnych. Oczywiście ma pan... Za taką głupotę? To jest głupota według pana. Dzięki takiemu zachowaniu, jak pan zaprezentował, dochodzi do kolizji, do zagrożenia w ruchu drogowym. Ale wiem. W takim razie słucham pana decyzji, panie kierowco. Przyjmuje pan mandat? Może ukarać za coś innego. Ale no, pan chyba żartuje w tym momencie. Skręcamy w ofiar Dąbia z Alei Pokoju. Zielone światło i nie możemy skręcić. Co jest? Ano na pewno większość na jednym pasie. Zamiast ustawić się równolegle na dwóch możliwych do jazdy, to podejrzewam, że nie funkcjonuje zamek błyskawiczny. Mamy przykłady z kilku następujących po sobie dni, jak ten zamek na ofiar Dąbia działa bądź nie działa. Tutaj popatrzcie państwo, no są jakieś zaburzenia, tak jakby nie bardzo ci kierowcy z prawego pasa chcieli wpuszczać tych z pasa lewego. Oni jadą po miejscu wyłączonym z ruchu po oznaczeniu P21, które wyklucza możliwość jazdy. Ale popatrzmy, widać, że część kierowców jakby mnie słuchała i już powinien ten dobrze. O to chodzi. Wcześniej tą brawą też mógł się ustawić na lewym pasie. Jedźmy równolegle obydwoma pasami. Popatrzmy, czy tu ktoś nie chce wjechać przypadkiem, bo też byśmy go wpuścili. No ale w miarę dobrze, proszę państwa, zrozumieliśmy. Zobaczymy teraz, czy ten lejek, ten koniec, ten suwak, gdzie zasada zamka błyskawicznego powinna mieć swoje odzwierciedlenie, czy tam będzie wszystko dobrze. Ale jest jakaś poprawa, proszę państwa. Dawniej staliśmy do samej Alei Pokoju. W tej chwili widzę, że jest lepiej. Prawdopodobnie przed chwilą było gorzej, dlatego tam zawiśliśmy na tej Alei Pokoju, ale tak jakbym był słyszalny, chociaż nie jestem, po prostu trafili się kierowcy, którzy już rozumieją, że trzeba wykorzystywać deficytową powierzchnię. A teraz kolejny przykład, czyli klasyka. Dwie ciężarówki, jeden kierowca blokuje zamek błyskawiczny. Uczy innych kierowców, jak mają jechać. To jest w ogóle dozwolone? Nie, jest to nieprawidłowość, proszę państwa. Też również mogę powiedzieć lekceważące podejście do przepisów, tamowanie utrudnienia ruchu. Mandat karny za takie wykroczenie jest do 500 zł. Tutaj z kolei ewidentnie kierowca pojazdu na prawym pasie jedzie zderzak w zderzak. Oj, nieładnie. Wyraźnie tak by nie traktował tego na sąsiednim pasie jako równoprawnego uczestnika ruchu. To źle. To potem odstręcza niektórych kierowców od zajmowania tego pasa, który się kończy. No i mamy te wydłużające się korki. Korki, które nie powinny powstawać. Powinniśmy, powtarzam raz jeszcze, wykorzystywać całą powierzchnię, deficytową powierzchnię naszych polskich, a pewnie nie tylko polskich miast. I zbliżamy się do tego tak zwanego lejka, do tego łączenia się tych dwóch pasów ruchu. Widać to na znaku pionowym, teraz już znaki poziome, ale jedziemy. Jedziemy do końca. Tylko już pamiętamy, żeby przygotować się mentalnie do tej zmiany, nie spieszymy się z kierunkowskazem. Za wcześnie daje ten kierowca Opla Zafiry, który jedzie przed nami. Spokojnie, nie tu przecież będziesz zmieniał ten pas. Po co denerwować? Bo jak tu zmienisz, to nie będzie sprawiedliwie. Do końca i jeden w jeden. Nie, że dwa z któregoś pasa. Jeden w jeden. I to będzie ideał. O, i tutaj kierunkowskaz. Widzę, że kierowca za mną pięknie się zachowuje, robi piękne miejsce. I jest. Natomiast ten Golf, który jechał przede mną, ja tak trochę zwolniłem, właściwie może nawet nie powinienem był, ale widziałem, że on wyraźnie chce jechać zderzak w zderzak. Wydaje mi się, że to nie jest nasz przyjaciel, że to nie jest partner, ale może się mylę. Generalnie, proszę państwa, powiem tak. Czy to odmiana świąteczna? Jest jakaś poprawa. Jest jakaś poprawa. Właściwie wszystko dobrze się odbyło. I popatrzcie państwo, przejechaliśmy sprawnie, bez zatrzymań, sympatycznie, przyjemnie. Widzimy w sobie partnerów. Wreszcie. Tylko jeszcze, żeby to partnerstwo razem z rowerzystami, razem z pieszymi i nawzajem, żebyśmy się wzajemnie polubili.
Subaru życzy zawsze bezpiecznego docierania do celu.